Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dariusz Woźniak, witam serdecznie Państwa w kolejnym odcinku magazynu Zza Kółka. Jestem przed Wydziałem Komunikacji. Zgodnie z zapowiedzią w poprzednim odcinku, że w dzisiejszym odcinku powiemy o tych karach, które od 1 stycznia są za niedotrzymanie terminu przerejestrowania auta, jak również kary za niezgłoszenie sprzedaży samochodu. Dlatego dzisiaj o szczegóły zapytałem naczelnika Wydziału Komunikacji Suwalskiego Starostwa. Zapraszam Państwa na rozmowę. Dzień dobry Pani Naczelnik. Dzień dobry. Pani Naczelnik, 1 stycznia stała się rzecz, która w grudniu sprawiła, że wielkie tłumy pojawiły się w Wydziale Komunikacji. Co się stało? Od 1 stycznia 2020 roku weszła zmiana do ustawy Prawo ruchu drogowym, która prowadziła kary dla właścicieli pojazdów za nieprzerejestrowanie pojazdu sprowadzonego z krajów członkowskich Unii Europejskiej w terminie 30 dni. To jest pierwszy przypadek i w drugim przypadku za niezgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu zarejestrowanego w Polsce też w ciągu 30 dni. Kary te obowiązują od dnia 1 stycznia 2020 roku i nie dotyczą czynności, które miały miejsce przed tą datą. O jakich karach mówimy? Mówimy o karach od 200 do 1000 zł. Kary te będzie nakładał starosta właściwy ze względu na miejsce rejestracji pojazdu. No i do tej pory są to kary od 200 do 1000. Starosta będzie decydował o wysokości tej kary. Wspomniała Pani, że dotyczy to pojazdów sprowadzonych z Unii Europejskiej i w Polsce zarejestrowanych. Czyli na przykład sprowadzając auto powiedzmy z Ukrainy, ten przepis nie dotyczy. Nie dotyczy. Przepis dotyczy tylko pojazdów sprowadzonych z krajów członkowskich Unii Europejskiej. Tylko. Natomiast obowiązek zarejestrowania bądź też zgłoszenia kupna sprzedaży zawsze był w ustawie Prawo ruchu drogowym, zawsze był ten termin 30 dni, natomiast nie było kar z tym związanych. Jak Pani sądzi, też sporo samochodów jest sprowadzanych, uszkodzonych. Mniej lub bardziej czas naprawy też jest czasami miesiącami się naprawia. Co z takimi osobami? Takie przypadki nie są uwzględnione w tej zmianie, która weszła od 1 stycznia, więc też będzie obowiązywał termin 30 dni. No, podobno zamysł ministerstwa był taki, żeby nie sprowadzać takich pojazdów. No tak, najprościej w ten sposób tak. zrobić, tak. bo też przypomnijmy widzom, że Państwo jako urząd nie mogą zarejestrować pojazdu bez badań technicznych. Nie, muszą być aktualne badania techniczne, ważne co najmniej 30 dni, bo my dopuszczamy pojazd do ruchu na drodze, więc musi mieć aktualne badania techniczne. Tak, bo przypomnijmy, że Państwo jako urząd dopuszczają właśnie tak, dopiero pojazd. Tak, my dopuszczamy pojazd do ruchu po drodze publicznej, no więc badania techniczne muszą być, pojazd musi być sprawny technicznie. Panie Naczelnik, ale są też pewne dobre strony, prawda, dla nas wprowadzenia tego przepisu, tego obowiązku rejestracji, choć wcześniej był, ale chociaż pod groźbą kary właściciele dokonują jednak tej rejestracji. No, dobrą stroną jest uporządkowanie ewidencji pojazdów. Do tej pory ludzie nie przerejestrowywali, także jak były kolejki w grudniu, to właściciele pojazdów często mieli po kilka umów i po kilka pojazdów do zarejestrowania. Na pewno w jakiejś części, mam nadzieję, że w dużej części uporządkowało to ewidencję pojazdów. Jest to ułatwienie duże dla wszelkich służb, które nieraz muszą ustalić tego właściciela pojazdu, co do tej pory nieraz było bardzo trudne. Więc policja, straż graniczna, straż miejska, ubezpieczyciele, no i można wiele wymieniać tych służb.
służb i też dla tego właściciela, który spełnił obowiązek, zarejestrował na siebie samochód. Osoba, która go kupiła, nie zarejestrowała i potem ten, który zarejestrował, musiał się niejednokrotnie tłumaczyć i okazywać umowy, komu sprzedał, a nieraz tych umów naprawdę mieliśmy przypadek, że przyszedł właściciel zarejestrować samochód, miał 10 umów pośrednich. Ludzie często, ponieważ to upływały lata, gubili te umowy. Potem były trudności, bo do rejestracji są potrzebne oryginały tych umów, więc były trudności z uzyskaniem oryginałów. Często potem podrabiali i tak dalej. Także no, moim zdaniem ten zapis 30 dni no, jest słusznym w pewnym sensie, dlatego że no, porządkuje tą ewidencję pojazdów i no, mam nadzieję, że to wyjdzie na dobre wszystkim, nie tylko służbom kontrolującym, ale też właścicielom pojazdów. I mam nadzieję, że no, nasi mieszkańcy powiatu suwalskiego będą przestrzegali tego zapisu, tego terminu 30 dni i nie będziemy musieli tych kar nakładać, prawda? Bo to nie należy do przyjemności. Wystarczy spełnić swoje podstawowe obowiązki, prawda? I kary na pewno nie będzie. No właśnie. Taki też był cel ustawodawcy, aby uporządkować właśnie informacje zawarte w centralnej ewidencji pojazdów i kierowców, aby wszystko było po prostu jasne. Dziękuję serdecznie Pani za rozmowę. Dziękuję bardzo. Podsumowując dzisiejszą rozmowę z Panią Naczelnik, oczywiście tłumy w grudniu generalnie były niepotrzebne, ale doprowadziły do tego, że pewne zaległe sprawy sobie uregulowaliśmy, a tak jak w ustawie zapisane, kary są od 1 stycznia, czyli za wszelkie sprzedaże auta, sprowadzenie auta po 1 stycznia. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek bardzo Państwu pomógł, wyjaśnił pewne sytuacje. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia za tydzień.